kawałek z Białegostoku od 16 lat przemierza drogi i bezdroża dość nietypowym środkiem transportu. A teraz jest w trakcie podróży traktorem do Etiopii. Rolniczy traktor daje duże pole do popisu. Właściciela ciągnika ciągle ciągnie w nieznane. Do tej pory pokonał już traktorem ponad 25 tysięcy kilometrów. Z Ameryki Południowej to Urugwaj, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru. No tam przejechaliśmy łącznie 20 tysięcy kilometrów. No to był ten najdłuższy etap. Potem była jeszcze Europa. Wszędzie, gdzie pojawia się czerwony Ursus, pojawiają się też uśmiech i serdeczne reakcje. Wyjeżdżamy, a tam się okazuje, że już zadzwonili do sąsiedniej wioski, 5 km dalej czeka na nas komitet powitalny. Traktorzysta nie zwalnia tempa. W tej chwili traktor czeka na niego w Grecji, skąd wyruszy do Afryki. Podróżnik marzy o tym, by na wielkich czterech kołach objechać świat dookoła.